To on miał strzelać do premiera Słowacji. Ujawniono szokujące słowa zamachowca. Premier Słowacji Robert Fico walczy o życie w szpitalu. Szef słowackiego rządu został postrzelony. Kim jest sprawca zamachu? Kropka. Słowackie media podają, że zamachowiec to 71-letni Juraj C., pisarz i poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich. Premier Robert Fico został postrzelony w środę, 15 maja, w miejscowości Handlowa na zachodzie kraju, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Groza na Słowacji. Postrzelono premiera Fico. Najbliższe godziny decydujące. Ze Słowacji dochodzą druzgocące informacje. Wiadomo, że Fico jest w stanie zagrażającym życiu. Dramatyczny wpis opublikowano w mediach społecznościowych słowackiego premiera. Słowacja w szoku. Premier Fico walczy o życie. R. Fico został dziś postrzelony. Został wielokrotnie postrzelony i obecnie znajduje się w stanie zagrażającym życiu. W tej chwili jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, ponieważ dotarcie do Bratysławy zajęłoby zbyt dużo czasu, biorąc pod uwagę konieczność ostrej interwencji. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny, możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym profilu polityka na Facebooku. Słowackie media podają, że sprawcą zamachu jest 71-letni mężczyzna z Lewić, miasta położonego o około 80 km od miejsca, gdzie padły strzały. To on miał postrzelić premiera Słowacji. Kim jest zamachowiec? Portal Actuality podaje inicjały zamachowca, Juraj C., oraz kilka informacji z jego życia. Podobno 71-latek jest poetą i opublikował kilka zbiorów poezji. W 2016 roku pracował dla prywatnej firmy ochroniarskiej. W tym czasie sam padł ofiarą napadu w centrum handlowym w Liwajcach. Młody mężczyzna, prawdopodobnie pod wpływem narkotyków, wszedł do sklepu i zaatakował Juraja C. Ujawniono też słowa, które miał wykrzyczeć zamachowiec do premiera tuż przed oddaniem strzałów: Robo, chodź tutaj. Syn zamachowca zabrał głos. Portal Actuality skontaktował się z synem domniemanego sprawcy zamachu. Mężczyzna jest zszokowany. Twierdzi, że jego ojciec posiadał broń legalnie. Absolutnie nie mam pojęcia, co zamierzał mój ojciec, co planował, dlaczego tak się stało, powiedział syn Juraja C. Zapytany, czy żywi nienawiść do Roberta Fico, odpowiedział, powiem jedno, nie głosował na niego. To wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat. Mężczyzna zaprzeczył, by jego ojciec kiedykolwiek otwarcie wspominał o zaatakowaniu lub zabiciu polityka. Zapewnił również, że 71-latek nie leczył się psychiatrycznie. Może doszło do jakiegoś spięcia, nie wiem, dodał syn Juraja C.